Pierwszy raz na żywo od wielu, wielu miesięcy u nas w studiu Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Też się niezwykle cieszę, że mogę być w studiu, a nie tylko na łączach online. No właśnie. Tylko właśnie przed anteną to chyba nie zdradzę zbyt wiele. Zadaliśmy sobie pytanie, jak długo to potrwa. No ale cieszmy się normalną rozmową, póki jest na nią szansa. O 11 Trybunał Konstytucyjny no, chyba zajmie się kwestią wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o wyższości prawa krajowego nad unijnym, tak to się potocznie mówi. Scenariuszy jest kilka. Gdybyśmy je tak sobie teraz narysowali, zacznijmy od tego, no, wydaje się najbardziej prawdopodobnego, czyli że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej idzie zgodnie z linią rządu Prawa i Sprawiedliwości i orzeka, że część zapisów traktatów unijnych jest niezgodna z polską konstytucją, a polska konstytucja ma prymat. Chociaż ona ma prymat, to chodzi o ustawy tam, no ale dobrze, na razie zacznijmy od tego. Czy pana zdaniem, tak jak mówi na przykład profesor Andrzej Zoll, to jest początek prawnego i formalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Niewątpliwie dzisiejszy dzień, gdyby się wydarzył ten scenariusz negatywny, nie, bo w ogóle nie ma sporu z Unią Europejską, bo polskie członkostwo w Unii Europejskiej co mówi? My mówimy, że państwo członkowskie musi zagwarantować prymat prawa unijnego w tych obszarach albo w oparciu o te wartości, system wartości, na które zgodziło się państwo członkowskie. I dopiero kiedy dochodzi do sporu między prawem krajowym a prawem unijnym, prawo unijne ma prymat, ale w określonych obszarach. I dzisiaj ten spór czego dotyczy? Dotyczy tego, że jednym z tych fundamentów Unii Europejskiej jest niezawisły proces sądownictwa. Bo cały spór z czego się wziął początkowo? Z tego, że Unia Europejska i słusznie powiedziała, zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym powodują, że to polityk, minister sprawiedliwości może mieć wpływ na te postępowania, mówiąc wprost, może mieć wpływ, naciskać na samych sędziów. Polski rząd nie przyjmuje. Mówi, że Unia nie ma prawa wpływać na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. I że politycy, w tym ministrowie sprawiedliwości w innych krajach unijnych także mają wpływ na obsadę no, bliźniaczych instytucji jak KRS na przykład i w związku z tym my jesteśmy traktowani nierówno przez Unię Europejską. Panie redaktor, nie znam w kraju, w którym mamy do czynienia z kumulacją tylu różnych uprawnień, które ma w Polsce minister sprawiedliwości, nie zapominajmy, nie tylko minister sprawiedliwości, ale i prokurator generalny, bo on może dowolnie wszczynać postępowanie wyjaśniające później dyscyplinarne wobec każdego sędziego. On wpływa na procedurę jego powołania. On także miał, co widać już poprzez podpisy, które uzyskali co prawda sędziowie członkowie KRS-u, ale podpisy zbierali głównie wśród sędziów, pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. To nie chodzi o jedno konkretne uprawnienie, ale o cały katalog tych uprawnień. I dzisiaj jakie my mamy w praktyce dwa scenariusze? Pierwszy, ja bym nawet obstawiła trzy, ale przepraszam, dobrze. Technicznie trzy, bo zacznijmy od tego scenariusza, który do tej pory był najczęstszy. Przypomnijmy, odroczenie. Pierwszy termin, jeżeli dobrze pamiętam, był w marcu lub w kwietniu, później w maju, no, w czerwcu, w lipcu. Jesteśmy 22 września. No co, jeżeli września. Dzisiaj to odroczenie ja będzie? Ja tylko jedną rzecz powiem. Ta decyzja, oczywiście to już dzisiaj wiemy, nie będzie zapadać w Trybunale Konstytucyjnym o odroczeniu. Korespondencja mailowa między panią prezes Julią Przyłębską a ministrem Dworczykiem pokazuje jednoznacznie, że ona w swojej pracy, powiem eufemistycznie, jeżeli nie kieruje się wytycznymi politycznymi, to co najmniej sprawdza, jakie są oczekiwania w Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tak robi, ale także Trybunał Konstytucyjny. Więc chyba ciągle jeszcze najbardziej prawdopodobny scenariusz, to by było piąty raz, jeżeli dobrze liczę, takie samo rozwiązanie, że dzisiejszy termin po prostu spadnie i będzie wyznaczony kolejny. No co to oznacza? Znaczy, że będzie wyznaczony kolejny, to oczywiste, ale w naszych relacjach z Unią Europejską, no Unia to znaczy ewidentnie już... sytuację, no właśnie. Bo Unia wie, że, bym powiedział, ta sprawa jest przyciągana w złej woli i niestety Unia Europejska, którą my sami współtworzymy, się też do tego dostosowuje. Jeżeli będzie taki scenariusz, to intuicja mi podpowiada, że zatwierdzenie ze strony Unii różnych dokumentów, na którym nam zależy, Krajowy Plan Odbudowy, który umożliwia korzystanie ze środków z Funduszu Odbudowy, to są dziesiątki miliardów euro. 36 miliardów dokładnie. Dokładnie tak. Mhm. Później już mówimy także o korzystaniu w nowej perspektywie budżetowej ze środków na przykład z Funduszu Spójności. To również zatwierdzenia wymaga dokumentów, które przedkłada polski rząd. Więc obawiam się, że scenariusz z przewlekaniem może politycznie dać dużo premierowi Morawieckiemu, zaraz powiem dlaczego, ale my za to zapłacimy.
obywatele, wszyscy ci, którzy oczekują, oczekują wsparcia finansowego z Unii. Drugi scenariusz to scenariusz, że dzisiaj Trybunał stwierdzi prymat prawa krajowego nad unijnym jako bezwzględny prymat, bo do oceny, czy zachodzi spór między przepisami prawa europejskiego czy krajowego, dochodzi tylko wówczas, kiedy właśnie mamy kolizję. Przecież my jesteśmy suwerenni w bardzo licznych obszarach i nie ma tu żadnej wątpliwości, że do tego sporu nie dochodzi. Dzisiaj, jeżeli byłby takie stwierdzenie, że mimo, że Polska określony zakres kompetencji przekazała na rzecz Unii Europejskiej, to są na przykład bezwzględnie przepisy związane w sferze gospodarczej, z przepływem osób, towarów. Tak. I gdybyśmy my dzisiaj stwierdzili, że absolutnie przepisy prawa krajowego w każdej sprawie mają prymat, to stoi to w rażącej sprzeczności z tym, co wcześniej podpisaliśmy. Unia Europejska będzie musiała reagować. No dobrze, ale co to oznacza, panie ministrze, dla funkcjonowania Polski w strukturach unijnych? Czy to, powtórzę jeszcze raz pytanie, jest formalny początek drogi wyjścia? Nie mam żadnej wątpliwości, że praktyczny tak. Może nie w sensie formalnym, bo nie zakładam, żeby rząd premiera Morawieckiego podjął decyzję i próbował ją wdrożyć na przykład poprzez stosowną ustawę, czy tym bardziej referendum o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo wie, że prawie 90% Polek i Polaków chce, żeby Polska była krajem członkowskim Unii Europejskiej. My w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii nie sąsiadujemy jeszcze z Atlantykiem i z Morzem Północnym, tylko z Rosją i Białorusią. I z Niemcami. Mamy wielu sąsiadów krajami. I jesteśmy w geopolitycznym położeniu. Dlatego nie zakładam, żeby był taki scenariusz formalnego wyjścia z Unii, ale w praktyce będziemy państwem członkowskim drugiej kategorii, nie korzystającym z dobrodziejstw budżetowych Unii Europejskiej. Czyli po prostu nastąpi odcięcie pieniędzy. Nazwijmy to po imieniu. Formalnie będziemy członkiem Unii Europejskiej dalej, bo nie zakładam, żebyśmy występowali, ale w praktyce będziemy pozaeuropejską wspólnotą. A co pan odpowie politykom Solidarnej Polski, na przykład, którzy mówią, kary nałożone za Turów są nielegalne i nie będziemy ich płacić? Przeszliśmy właśnie do trzeciego scenariusza tu jednym zdaniem, bo ktoś powie, no jeżeli jest tyle negatywnych następstw związanych z decyzją o dzisiaj stwierdzeniu prymatu prawa krajowego bezwzględnie nad przepisami wspólnotowymi, to chyba ten scenariusz jest niemożliwy. Niestety nie. Mateusz Morawiecki jest zakładnikiem 18 posłów Zbigniewa Ziobry, który ewidentnie przew to, żeby formalnie wystąpić z Unii Europejskiej, żeby eskalować ten konflikt, i dzisiaj się przekonamy, czy zwyciężą wartości ogólnopolskie, służące wszystkim obywatelom, czy polityczne, bo Mateusz Morawiecki stwierdzi, że tych 18 posłów jest tak ważnych, żeby jego rząd miał większość w parlamencie, że interes większości Polaków się nie liczy. Czyli członkostwo Polski w Unii Europejskiej stało się ofiarą polityki wewnętrznej. Absolutnie tak. Mateusz Morawiecki jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj w dużej części to Zbigniew Ziobro. Jarosław Kaczyński, panie ministrze. Wszyscy. Przepraszam. Całe kierownictwo PiSu, żeby być dokładnie. Turów to kolejna niezwykle ciekawa rzecz. No właśnie, co z tym niepłaceniem kar? Możemy powiedzieć, że polityka ignorancji, indolencji i impertynencji dobiegła do swojego tragicznego finału. Bo czy Czesi chcieli, żeby były nałożone kary na Polskę? Nie, bo te kary wpływają do budżetu Unii Europejskiej. Czesi od początku chcieli się z nami dogadać. I dzisiaj wiemy coraz więcej tych informacji, które także strona czeska ujawnia. Rozmawialiśmy, prosiliśmy o potwierdzenie tych zobowiązań. Nieoficjalnie już dzisiaj wiemy, o co się to rozbiło. Polski rząd już zadeklarował, mówi się o 200 milionach, które mieliśmy poświęcić na inwestycje związane z obszarze ochrony środowiska. Ale o co się rozbiły negocjacje? Bo jak się okazuje, że rząd w tej sytuacji, przecież dużo wcześniej mógł to załatwić za radykalnie mniejsze pieniądze, ale dzisiaj jest hojny oczywiście naszymi pieniędzmi. Rozbiło się o jedną rzecz. Strona czeska kompletnie nie ma zaufania do polskiego rządu. On ma reputację na arenie międzynarodowej mniej niż zero, cytując słowa znanej piosenki, powiedziała, chcemy, żeby nadzór nad realizacją tego porozumienia, kontrolę tego porozumienia mógł mieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska strona w związku z tym, polski rząd, przepraszam, bo nie my, nie Polki i Polacy, tak dogmatycznie nie cierpią instytucji europejskich, a Trybunału Sprawiedliwości w sposób szczególny, że nieoficjalnie mówi się, że polska strona powiedziała, spełnimy wszystkie czeskie warunki, ale tego jednego spełnić nie możemy. Co to dzisiaj oznacza? 2 miliony 300 tysięcy dziennie, 70 milionów miesięcznie, 800
750 milionów rocznie, jeżeli nie będzie porozumienia z naszych pieniędzy, z polskiego budżetu. Ktoś powie, ale nie będziemy tego płacić. Ale te pieniądze będą potrącane z tych pieniędzy. Ale pan, które... Ziobro wyjdzie i powie, nie płacimy. Nie płacimy. No formalnie nie płacimy. To nie szkodzi, że i tak nam odbierają te pieniądze, ale w retoryce nie płaci. Doceniam poczucie humoru. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że nie wyciągniemy tego, na pewno nie wyciągniemy tego z portfela Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry czy Jarosława Kaczyńskiego. Za to te pieniądze do Polski nie napłyną. Dramat polega na tym, że one dzisiaj będą potrącane nie z nowej perspektywy, ale z projektów, które zostały zrealizowane, zatwierdzone i teraz napływają pieniądze stanowiące rozliczenie tych inwestycji. No dobrze, panie ministrze, a czy bierze pan w ogóle pod uwagę scenariusz pod tytułem Trybunał Konstytucyjny uważa, że wszystko do tej pory było jasne i że nie ma przepisów sprzecznych w traktatach z polską konstytucją. Pani redaktor, jeżeli zakładamy hipotetyczne scenariusze, to oczywiście możemy sobie ten też przeanalizować, ale on w praktyce oznaczałby natychmiastowe, przyspieszone wybory, bo nie mam żadnej wątpliwości, że Zbigniew Ziobro wychodzi na konferencję prasową i mówi, rząd Mateusza Morawieckiego jako niereprezentujący narodowych interesów polskich nie ma już naszego poparcia. No wtedy scenariusz jest jeden, a widzimy od wielu miesięcy, że Jarosław Kaczyński robi wszystko, żeby ten rząd miał większość. Jeżeli znajduje, nie wiem, talenty w bankowości posła z Podlasia, który w wieku 60 lat, będąc administratywistą, zostaje doradcą prezesa banku za 40 tysięcy miesięcznie tylko po to, żeby głosował wspólnie z PiS-em, czy inna posłanka PiS-u z Bełchatowa ma możliwość obsadzania prezesa spółki energetycznej, tak ważne jak Bełchatów, tylko po to, żeby głosowała wspólnie z PiS-em, to pokazuje, że nie ma granic w pozyskiwaniu większości dla tego rządu i nie mam żadnej wątpliwości, że w tej męskiej rozmowie w ten sposób większe argumenty ma Zbigniew Ziobro, a nie Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim. Że Unia Europejska musi być zaskoczona, bo Mateusz Morawiecki przecież, no, będąc powołany na stanowisko szefa polskiego rządu, miał być właśnie taką osobą, która godzi Unię Europejską z tymi jastrzębiami politycznymi tutaj wewnątrz. On był uważany za polityka bardzo prounijnego i takiego, na którego Unia, no właśnie jeżeli chodzi o relacje, negocjacje i szereg innych spraw, może liczyć. A tutaj taki klops, taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i urzędnikom unijnym szczęki opadły. No bo to wiemy z nieoficjalnych informacji, z nieoficjalnych rozmów, które toczą się w korytarzach Parlamentu Europejskiego. Dokładnie tak. W Brukseli największym zaskoczeniem nawet nie był ten wniosek. Przecież on mógł być w różnym trybie i przez różne podmioty skierowany. Ale kto go skierował? Skierował go premier Mateusz Morawiecki, który w Brukseli. Ja byłem wiceszefem Europejskiej Organizacji Izb Kontroli Eurosaju, też utrzymuję różne kontakty i utrzymuję je w naszym polskim interesie. I tam największym zaskoczeniem właśnie było to, nawet takim poczuciem, że nas po prostu oszukano, że to premier, który jeżdżąc do Brukseli mówił, bardzo mi zależy na tym, żebyśmy znaleźli rozwiązania różnych spraw drażliwych między nami, że to właśnie on skierował ten wniosek. Czym to skutkuje? Oczywiście brakiem zaufania. To jest to, co widać dzisiaj w relacjach z Czechami. Polskiemu rządowi już nikt nie wierzy. Wszyscy obawiają się, że rząd będzie starał się ich wystrychnąć na dudka i niestety zbieramy negatywne tego konsekwencje my jako obywatele. No dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa związana no właśnie z tą relacją z Unią Europejską. Mówi pan, że my będziemy na marginesie, no ale z drugiej strony wiceminister do spraw funduszy, nie wiem, czy pan słyszał tę wypowiedź, Waldemar Buda powiedział tutaj u mnie, że to Senat jest odpowiedzialny za to, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nie są jeszcze wypłacane, dlatego że wasza obstrukcja spowodowała, że ten plan został wysłany najpóźniej i dlatego terminy powodują, że do tej pory nie jest zaakceptowany. Także pan jest za to odpowiedzialny, panie ministrze. Uśmiecham się, bo pan minister Buda mija się z prawdą niczym Kubica na torze Formuły Pierwszej z pachołkami przy drodze. Wiele krajów, a z naszych sąsiadujących na przykład Litwa, złożyła te dokumenty długo po nas, mają już dzisiaj dokumenty nie tylko zatwierdzone, ale już przelone pieniądze na koncie. Wszyscy wiemy, że nie te 20 parę dni Senatu, nad którym Senat pracował nad tym dokumentem, tylko właśnie nieudolność i scenariusze polityczne polskiego rządu
do tego doprowadziły. Tam, gdzie my musimy pracować w interesie Polek i Polaków, robimy to absolutnie jak w najszybszy możliwy sposób. Właśnie wczoraj było posiedzenie Senatu, który 4 dni po tym, jak Sejm przyjął ustawę odszkodowawczą dla tych, których dotyka stan wyjątkowy we wschodniej Polsce, na przykład przedsiębiorstw agroturystycznych, przyjęliśmy tą uchwałę, żeby ta pomoc trafiła jak najszybciej, rozszerzając ją tylko, bo ten rząd niestety wiele rzeczy robi nieudolnie. Co z tego, że dał pomoc firmom agroturystycznym, ale zapomniał, że tego turystę dowozi firma turystyczna. To nie przez pana, pani jeszcze nie mają płaconych środków. Więcej tego zarzutu, także minister Buda nie traktuje poważnie. On go oczywiście powiedział, bo takie miał potrzeby polityczne, ale ten zarzut jest po prostu nieprawdziwy. A pan poważnie traktuje propozycję Donalda Tuska, który chce rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie zmiany konstytucji w zakresie dotyczącym ewentualności wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i zwiększenia liczby głosów do 2/3? To jest dobry pomysł? Panie doktor, jeszcze kilka lat temu byśmy powiedzieli, nie ma takiej potrzeby. Przecież umowy międzynarodowe, ich tryb przyjmowania, także wypowiadania jest opisany. Dzisiaj uważam, że tak, jest taka potrzeba, bo są pewne wartości najwyższe. Do nich należy moim zdaniem dla Polek i Polaków członkostwo w Unii Europejskiej, które umożliwia nam swobodny przejazd pomiędzy państwami, swobodny przepływ towarów. No, dla mnie kompromitującym jest to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, tak zwany raport Jakiego, który mówi, że my mniej korzystamy na członkostwie w Unii Europejskiej, tylko ten, który ten raport przygotowywał, zapomniał, że dzisiaj ponad 2 miliony Polaków pracuje w firmach z udziałem kapitału zagranicznego, że te firmy więcej zainwestowały niż miały zysków z przeprowadzonych tutaj inwestycji, a eksport Polski wzrósł wielokrotnie w tych czasach, korzystając z tego, że mamy od wczoraj w telewizji rządowej chociażby są takie już grafiki na czerwono, że my tracimy potworne miliardy euro na uczestnictwie w Unii Europejskiej, faktycznie. No tylko problem polega na tym, że kiedy było 15 lat Polski w Unii Europejskiej, czyli to był rok 2019, czyli to już długo Prawo i Sprawiedliwość rządziło, ponad 4 lata. Minister przedstawił grafikę, która pokazywała, że po 15 latach członkostwa jesteśmy ponad 400 miliardów złotych na plusie. W związku z tym musieliśmy bardzo dużo przez te 2 lata stracić. Pytanie przez kogo? Oczywiście teraz sobie dworuję, no ale jakby wiadomo, że to jest kreatywna księgowość, jeżeli chodzi o Unię. Ale tu nie sposób sobie dworować, ale ktoś, kto usiądzie z herbatą w fotelu, czytając Super Express, moim zdaniem nie uwierzy. No bo ale oglądając telewizję rządową już uwierzy. Mógłby uwierzyć, tak, bo bym powiedział, zawsze patrzymy na alternatywę. No, z krajów, z którymi sąsiadujemy, część jest w Unii Europejskiej, pracujących Polaków. Tak jest. Proszę kontynuować. A część nie jest. Kto nie jest? Nie jest Białoruś i nie jest Ukraina z tych krajów, z których sąsiadujemy. Czy tam jest sytuacja lepsza czy gorsza? Najlepiej o tym świadczy 1,5 miliona Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby tu pracować i kilkaset tysięcy Białorusinów, którzy także tu przyjeżdżają, a duża część z nich uciekając przed krwawym reżimem Aleksandra Łukaszenki. Takie mamy alternatywy. Gdy to wszystko pan sobie złoży do kupy, mówiąc nieładnie, to jak pan określi prawdopodobieństwo ewentualnych wcześniejszych wyborów? Czy to się rozbije w końcu o coś? Mówię w końcu w kontekście narastających problemów z każdej strony, czy jednak no, ta chęć utrzymania władzy i złe doświadczenia Jarosława Kaczyńskiego sprzed 14 lat spowodują, że jednak no, zrobi wszystko, aby do wcześniejszych wyborów nie dopuścić. Panie doktor, ja zaryzykuję twierdzenie, że wybory nie będą w konstytucyjnym terminie, ale one nie będą wiosną, jak część uważa, ale mogą być już jesienią przyszłego roku. Dlaczego? To nie jest tak, że wśród parlamentarzystów PiSu nie ma żadnych, którzy nie myślą. Klub senacki PiSu rozleciał się w Senacie przy głosowaniu Lex TVN. Prawie 1/4 klubu nie poparła tej ustawy, która w praktyce miała odebrać koncesję TVN-owi. Ale wie pan, senator Mysławie, bo to są okręgi jednomandatowe. Wie pan doskonale, dlaczego tak się dzieje? Są okręgi jednomandatowe, ale oni też oczywiście na końcu liczą, że będzie ta rekomendacja partyjna. Mhm. Ale oni także, okazało się, że w swojej zbiorowości właśnie aż 11 senatorów nie poparło tej ustawy, bo kiedy zaczęliśmy im zadawać pytania, ja rozmawiałem z wieloma z tych senatorów, naprawdę uważasz, że to rząd powinien redagować program telewizyjny i ten przycisk na pilocie, który ma każdy obywatel tam pod tym przyciskiem, gdzie był TVN, powinien pozostać martwy, to oni odpowiadają,
odpowiadają, nie, ja tak nie uważam. Część z nich to są osoby, które przed rokiem 89 walczyły. No dobrze, tylko co, walczyły, do czego pan zmierza? Że ktoś się przeciwstawi Jarosławowi Kaczyńskiemu? Że ten bunt jednak powoli, powoli on narasta, że tam są też osoby, które wiedzą, to wie każdy rozsądny człowiek, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej służy nam wszystkim i myślę, że ta zdolność sklejania różnymi metodami, o których mówiliśmy, tej większości parlamentarnej, ona się wyczerpuje i myślę, że w przyszłym roku wyczerpie się ostatecznie. Czyli jesienią wybory ewentualnie. Dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca negocjacji z pracownikami ochrony zdrowia, nieładnie nazywanej w dalszym ciągu służbą zdrowia. Powinniśmy odchodzić od tej nazwy, tak stosując język inkluzywny, to tylko taki mój apel. Jak pan ocenia tę strategię rządu w związku właśnie z rozmowami z medykami? Znaczy w praktyce to była strategia nieprowadzenia rozmów, bo to, że minister zdrowia nie chciał się z nimi spotkać, nie chciał się z nimi spotkać przez dłuższy czas, a w ogóle nie chciał się z nimi spotkać premier, no to nie jest budowanie dialogu. My dzisiaj jesteśmy w dramatycznej sytuacji. To nie chodzi o tych lekarzy czy pielęgniarki, które mają 50 czy 60 lat, chociaż ich jest w poszczególnych kategoriach wiekowych najwięcej. Chodzi o tych młodych ludzi. Młodych lekarzy, lekarki, pielęgniarzy, pielęgniarki, którzy właśnie kończą studia, znają języki i dzisiaj mają taką perspektywę, że czy tego chcemy, czy nie, że im się mówi, możecie wielokrotnie więcej zarobić, wyjeżdżając do sąsiadujących Niemiec. Tam nie ma już bariery językowej. I oczywiście ja uważam, że te podwyżki, one i tak muszą być, powinny być, ale one muszą być miarkowane, bo stan budżetu oczywiście jest jaki jest. Dobrze, ale jeżeli nie chcą za wiele w tej chwili, bo to jest taki argument rządu ministra Niedzielskiego, który mówi, że są w ogóle żądania nierealne. Ale pani redaktor, medycy też patrzą na, bym powiedział, na to, co się dzieje wokół nich. Widzą, że znalazły się pieniądze i to radykalne, nie wiem, na podwyżki dla parlamentarzystów. Widzą, że pieniądze są marnotrawione, bo jeżeli wydajemy 2 miliardy złotych na elektrownię w Ostałęce, którą później za setki milionów złotych zaczynamy rozbierać, widzą tysiące przykładów marnotrawienia pieniędzy, to ja im się nie dziwię, że mówią, jakaś część tych pieniędzy już zmieniłaby sytuację w służbie zdrowia. Dlatego uważam, że bez absolutnie stopniowej, krok po kroku zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, my będziemy mieli za chwilę dramatyczną sytuację. Jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj osób w wieku senioralnym, emerytów, rencistów, osób, które skończyły 60 lat, my mamy prawie 9 milionów. Za kilkanaście lat ich będzie kilka milionów więcej. Osób, które będą powinny opiekować się medycznie starszymi Polakami, będzie potrzeba znowu tylko rosnąca. A my no dzisiaj nie mamy, pieniądze, dzisiaj my nie mamy żadnego pomysłu, co zrobić, żeby ta służba zdrowia działała lepiej, a w zasadzie pomysł jest jeden. Nie bądźmy aż tak dumni, że wydajemy miliardy złotych za chwilę na dodatkowe czołgi. Znajdźmy te pieniądze właśnie na dodatkowe pieniądze, na sprzęt, na darmowe leki. Tu przypominam mój projekt, który Senat przyjął, a Sejm mrozi, Panie żeby ministrze, bezpłatne leki były od 70 roku bardzo życia. Bardzo krótko o jedną rzecz chciałam pana zapytać. Co by pan powiedział swoim byłym kolegom z Platformy, ale nie tylko z Platformy, którzy w piątek zamiast wysłuchiwać w Sejmie wystąpienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bawili się na imprezie urodzinowej. Powiedziałbym, jeszcze kłamali, że robili co innego w tym czasie. Powiedziałbym, że zrobili ogromny błąd, bo informacja zawsze, kto nie jest prezesem NIK-u, informacja, sprawozdanie z działalności NIK-u, w której są podsumowane najważniejsze kontrole. Przypominam, te kontrole NIK-u pokazują patologię, pokazują te obszary, gdzie państwo nie funkcjonuje, znaczy, wymaga pierwsze, uwagi, szacunku i wyciągania wniosków. A po drugie, bawili się na imprezie z swoimi śmiertelnymi politycznymi wrogami, bo teraz trudno wyborcom wytłumaczyć, że no jak to, no zagryzacie się w programach telewizyjnych, mówicie o zdradzie, mówicie o niekompetencji, pada szereg różnych słów, po czym klepiecie się na plecach, kiedy nikt nie widzi na imprezie zakrapianej. Panie doktor, jak z tego wybrnąć? Czy da się w ogóle z tego nie wybrnąć? Nie mam żadnej wątpliwości, absolutnie żadnej wątpliwości, że w tym czasie moi koledzy parlamentarzyści powinni być obecni na sali, bo powtórzę jeszcze raz, tam był jeden z najważniejszych dokumentów, sprawozdanie. A nie przeszkadza panu, że pana byli koledzy z partii bawili się z posłami Prawa i Sprawiedliwości, ministrami, których oskarżają za zdradę stanu bardzo często? Panie doktor, kiedy zobaczyłem na tym spotkaniu ministra, byłego ministra Szumowskiego, gdzie wszyscy wiemy, że to za jego
jego czasów zmarnowano, zdefraudowano dziesiątki milionów złotych na zakup niedziałających respiratorów lub tych, które nie przyjechały. Tak, uwiera mnie to. Uważam, że ta sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były szef NIK, były minister sprawiedliwości.